widzowie ja się nazywam Michał a to jest kanał Cyna Jołów. Tym razem dzięki uprzejmości kolegi z wojska trafił do mnie pistolet no właśnie pistolet y, bardzo podobny do takiego który już posiadam i opis y, na jego temat znalazł się już na moim kanale więc pytanie o co chodzi? Otóż jest to Walter PPK, broń znana przede wszystkim osobom nieporuszającym się biegle w tematyce strzeleckiej. Prawdopodobnie najczęściej identyfikowana jako tak zwany pistolet Jamesa Bonda, którego używał no nie od początku, bo na początku używał Beretty, potem Fleming przełączył go za namową pewnych osób na PPK. E, Pierce Brosnan w pewnym momencie używał Waltera P99, ponieważ to była nowość, która się wówczas pojawiła, natomiast e, Daniel Craig e, w, e, chyba, chyba też P99 miał w jednym odcinku. W najnowszym, aktualnie debiutującym Bondzie... E, Aktor posługuje się znowu ikonicznym Walterem PPK. To, co leży na stole, to są dwa przykłady tej broni. To, co jest po lewej, to jest moja broń, to jest PPK tak zwany powojenny, wyprodukowany w 1966 roku. Napisane jest, że jest w fabryce w Ulm, chociaż tak naprawdę produkowany był przez Francuzów w fabryce. Teraz uwaga: Manurien. Eee, zostałem tutaj bardzo ładnie skoczowany przez jednego z czytelników, że to się nie czyta Manurin. W każdym razie, eee, a ten po prawej, jest to Walter wyprodukowany w fabryce Cella Melis, czyli w pierwotnej, oryginalnej fabryce, e, w której Waltery powstawały przed wojną i w czasie wojny. Egzemplarz prawdopodobnie z okolicy roku 1939, e, co można poznać. Po dwóch elementach. Przede wszystkim jest to sufiks, y, czyli litera K, która znajduje się e, przybita po numerze seryjnym. E, I pewne detale wykończenia tego pistoletu, mianowicie e, oksyda, która, no, tak jak widzicie na. Na 80-letni, dobrze mówię, 70-letni pistolet jest i tak w zupełnie niezłym stanie. Ten pistolet nie ma żadnych śladów typu wrzery, typu jakieś ubytki. Jak popatrzycie sobie po aukcjach po tego typu broni, to one bardzo często są naprawdę w okropnym stanie. Albo, albo po prostu są tak pokorodowane, że są jakieś ubytki tutaj w tych częściach metalowych, albo były bardzo. Agresywnie odnawiane, to znaczy e, powierzchnie były polerowane, szlifowane, co doprowadza do utraty części oznaczeń. E, tutaj, w tym egzemplarzu, nic takiego absolutnie się nie stało. On jest dokładnie w takim stanie, w jakim być powinien e, czyli wszystkie oznaczenia są na miejscu. E, oksyda jest po prostu eksploatacyjnie zużyta, e, i teraz możemy sobie go położyć obok mojego PPK i zobaczyć, czym te, tak, czym, czym te pistolety tak naprawdę się różnią. E, pierwszą różnicą, która najbardziej rzuca się w oczy, kiedy weźmiemy je do ręki, to znaczy, kiedy je weźmiemy do ręki, to tak, tak naprawdę nie odczujemy żadnej różnicy, ponieważ one, jeżeli chodzi o chwyt, o ciężar, to są absolutnie identyczne, identyczne parametry, natomiast wizualnie Pistolet produkowany w czasach wojennych różni się przede wszystkim tym podcięciem lufy, które we wczesnych egzemplarzach on produkowany był gdzieś tam od, od lat 30. Do dzisiaj właściwie jest cały czas wytwarzany. Było tutaj takie agresywne wybranie, które z czasem okazało się że no, no powiedzmy drze o kabury, gdzieś tam się troszkę ma tendencję do zaczepiania. W związku z czym w powojennych egzemplarzach PPK zrobiono tutaj taką rampę taki, taki po prostu zaokrąglony fragment tej, tej osłony zamka. I wizualnie jest to właściwie jedyna różnica, którą można wychwycić tak nazwijmy to, bez grubego przyglądania się. Jest również drobna różnica w przyrządach celowniczych. Powojenny PPK ma nieco grubszy przyrząd. I e, są one troszkę inaczej umiejscowione, żeby było śmieszniej. Linia celowania e, jest w wojennym Walterze nieco dłuższa, dlatego że przyrząd e, w PPK, e, tym wczesnym, umieszczony jest absolutnie na, samym kraw na samej krawędzi e, górnej powierzchni zamka, tak daleko jak to tylko możliwe. I on. On jest w ogóle stały, on jest częścią zamka, on jest po prostu wyfrezowany, czyli tutaj zobaczcie, macie przyrządy celownicze, które de facto są w ogóle nieregulowalne. Jeżeli chodzi o PPK powojenny, to tutaj mamy już powiedzmy, muszka jest nieco większa, natomiast szczerbina jest wbita na jaskółczy ogon i ona jest nieco przesunięta ku przodowi, czyli. W jakiś tam e, kosmetyczny sposób, ale jednak skraca linię celowania. Natomiast przyrządy są nieco większe w powojennym PPK, e, co, e, nie, żebyście nie mieli złudzeń, e, z tych przyrządów e, celuje się bardzo ciężko. E, ale jeżeli ktoś chce więcej detali, to na moim kanale jest co najmniej jeden lub dwa odcinki dotyczące Waltera PPK, tego, który posiadam historii detali. Jakie jeszcze różnice zauważyłem? Otóż, jeżeli weźmiemy sobie te dwa pistolety, ułożymy je w ten sposób, że patrzymy na nie od tyłu, to są niewielkie różnice dotyczące tutaj tego fragmentu, czyli tego tak zwanego Bobrzego ogona który ma chronić dłoń strzelca w momencie pracy zamka przed zranieniem. Zamek przemieszcza się oczywiście do tyłu, jeżeli macie po prostu obszerną dłoń, tutaj duży chwyt i coś wam tutaj będzie wystawać, to niestety możecie się narazić na jakieś skaleczenia w tym miejscu. Więc jeżeli chodzi o pistolet wojenny, mamy dekoker, oczywiście, którym możemy sobie zwolnić kurek bardzo kulturalnie. To tutaj ten element w pistolecie powojennym został symbolicznie, ale jednak nieco powiększony i nieco obniżony, czyli tak jakby przesunięty został nieco w dół, więc troszkę lepiej zapewnia taki nazwijmy to większy, większy clearance pomiędzy poruszającym się zamkiem, a dłonią. I to ryzyko zranienia jest tutaj nieco mniejsze. Amerykanie doprowadzili to do absurdu, ponieważ w produkowanej u siebie wersji Waltera PPKS zrobili taki obrzydliwy, wielki, wystający występ, który ma tą dłoń chronić. Bo oczywiście, wiadomo, Amerykanie zaraz by poszli do sądu i powiedzieli, że pan Walter mi pokaleczył rękę i proszę płacić milion dolarów. Więc zrobili taki element, który po prostu, w mojej ocenie, wygląda brzydko. Natomiast tutaj pomiędzy pistoletem powojennym a produkcją oryginalną niemiecką jest ta subtelna różnica. Poza tym jest to pistolet już jakby późniejszej serii, dlatego że wczesne egzemplarze PPK miały bezpiecznik, który odchylał się pod nieco mniejszym kątem. Tutaj mamy już ten element pracuje dokładnie tak samo, jak w egzemplarzu powojennym, więc tutaj nie ma różnic. Tu jest delikatny ubytek okładki. Tutaj wiem, że mój kumpel, który ten pistolet na co dzień posiada, i eksploatuje, ma jakiś plan na uzupełnienie tego, no ale niestety, no tak wygląda oryginalny, historyczny przedmiot, który zresztą ma dosyć ciekawą historię, bo to jest broń zdobyczna. On został zdobyty przez odebranie go Niemcom w czasie okupacji, także no jest to bardzo fajny element, że, że ktoś może mieć taką broń w kolekcji i jeszcze z niej strzelać. Co prawda, w tym pistolecie są pewne niewielkie techniczne kłopoty dotyczące były problemy z iglicą ona została wymieniona e, są problemy dotyczące sprężyn e, które też będą e, jakoś tam stopniowo rozwiązywane więc to nie jest tak że możecie sobie taki pistolet nabyć i po prostu położyć go na półce i raz na jakiś czas zabrać na strzelnicę i z niego strzelać e, tylko musicie być gotowi na to że mając taką historyczną broń po prostu coś od czasu do czasu trzeba będzie przy niej zrobić być może coś odnowić e, no bo e, no bo jednak to są przedmioty, które w szczególności jeżeli były używane, no to się zużywają. Zostaje jeszcze kwestia magazynków, i to był właściwie podstawowy problem, z którym kumpel się do mnie z zgłosił z zapytaniem, czy, czy aktualnej produkcji magazynki będą do wojennego pistoletu PPK pasowały. Ten jest, ten jest wojenny, ten jest powojenny. Jak sobie przyjrzycie, się górnej części tutaj przy donośniku, to pudełko magazynka jest nieco inaczej wycięte. Ja sobie na pierwszy rzut oka jeszcze nie strzelając z niego, tylko próbując je zamiennie użyć w broni. No nie, 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 nie widać tutaj żadnych szczególnych konsekwencji tego faktu. Natomiast. Natomiast, oczywiście, trzeba będzie zweryfikować, czy te magazynki prawidłowo w broni pracują, czy się nie zacinają, czy wszystko jest z nimi dobrze. Natomiast no jest taka niewielka. Optyczna różnica no, której no, jakby nie jesteśmy 100% pewni czy ona nie ma wpływu na funkcjonowanie pistoletu. Także tak wyglądają moi drodzy w szybkiej relacji porównanie przedwojennego i powojennego Voltera PPK. Ja jestem jak już pewnie wiecie, szczerze zakochany w tej broni i to był w ogóle mój pierwszy pistolet jaki posiadałem. Więc jeżeli ktoś ktoś miałby ochotę taki pistolet nabyć w ładnym stanie Powojenne PPK to jest kwestia powiedzmy do 2000 złotych. No, za 1800 można kupić już naprawdę e, przeleżały w pudełku egzemplarz z pudełkiem, z instrukcją, ze wszystkimi kwitami więc nie są to jakieś ogromne pieniądze. Natomiast, oczywiście, egzemplarze wojenne, zwłaszcza jednak, mimo wszystko, relatywnie dobrze zachowane. No, to jest kwestia 3000 zł i wyżej. No więc, tak jak widać, jest to już tego typu broń. Jest to, no można powiedzieć, bardziej inwestycja niż, niż po prostu wydawanie pieniędzy na kolekcję, bo tanieć raczej nie będą. Tak wyglądają Waltery PPK sprzed wojny i po wojny. Do usłyszenia. Cześć.